Korzystając z chwili samotności, Paulina otworzyła laptopa leżącego na kanapie. Wpisała hasło. Było to samo co wcześniej. Nie zmienił go. Zaczęła przeglądać pulpit. Matematyka, zadania, olimpiada. W prawym górnym rogu znajdował się folder zupełnie inny od reszty. Podpisany jako albo ja, albo nikt. Trzęsącą się dłonią kliknęła w kwadracik. Gdy moja najlepsza koleżanka wyjechała, straciłam bratnią duszę. Nie miałam się komu zwierzyć, komu wypłakać, poprosić o radę. Mamy nie chciałam zadręczać. Miała własne problemy, znacznie poważniejsze od moich. By poradzić sobie z emocjami, zaczęłam pisać pamiętnik. Mimo wszystko wciąż pragnęłam poznać kogoś prawdziwego, kto nie tylko wysłucha, ale i odpowie. W nowej szkole poznałam przyjaciela. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo zmieni moje życie. I to nie tak, jak tego chciałam. Paulina od zawsze była tą lubianą. I to przez wszystkich. Przez kolegów ze szkoły i podwórka. Rodzinę, znajomych znajomych, czy nawet dalekich sąsiadów. Miła, zaradna, ciekawa świata i zawsze uśmiechnięta. Miała jasne, kręcone włosy, zielone oczy i nos pokryty licznymi piegami, a zbyt duże, nieco karykaturalne okulary, które zsuwały jej się na sam jego czubek, zawsze gdy tylko pochylała się nad książką, dodawały jej tylko uroku. A pochylała się nad nimi często. W przeciwieństwie do swoich rówieśników nie lubiła telewizji. Może czasem zerknęła na jakiś teleturniej czy film przyrodniczy czytany przez czubównę. Ale programy typu reality show strasznie ją nudziły. Uważała, że są dla ludzi powierzchownych, żądnych taniej kontrowersji i sensacji, których życie jest tak nudne, że muszą w ten sposób zaspokajać swoje braki. A ona taka nie była. Była inna. Uwielbiała matematykę. Nawet w wolnym czasie, gdy przecież mogła oglądać bajki, wyjść z innymi dziećmi do kina czy na podwórko, wertowała grube podręczniki. Za wszelką cenę chciała poznać tajniki tej, jak zwykle o niej mówią, wspaniałej królowej nauk. Nauczyć się nowych wzorów i móc rozwiązywać skomplikowane zadania, przeznaczone dla uczniów znacznie od niej starszych. Jej mama Aldona na wywiadówki zawsze przychodziła dumna jak paw. O córce zawsze mówiło się dużo. A to, że znowu wygrała jakiś matematyczny konkurs. A to, że pomogła w nauce koleżance czy koledze, za co swoją drogą dziękowały jej inne matki. Aldona z wypiekami na twarzy słuchała wtedy tych łechtających jej ego pochwał, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że są prawdziwe. Bo Paulina, jak mało kto, zasługiwała na komplementy. Wywiadówki w pewien dziwny sposób poprawiały jej nastrój. Czuła się wtedy silną, dobrą matką. Odrywała się od przykrych wydarzeń, jakie w ostatnich latach dominowały jej życie. Jej mąż wylądował w więzieniu. Została sama z dwójką dzieci, przez co musiała brać więcej godzin w restauracji, w której pracowała. Robiła wszystko, by związać jakoś koniec z końcem, bo pomoc finansowa, jaką jej przydzielono, była tak niska, że aż śmieszna. Po powrocie z pracy pędem odbierała dziewczynki ze szkoły i przedszkola. Robiła szybkie zakupy, potem jeszcze szybszy obiad. Potem z impetem padała na kanapę. I była tym wszystkim tak bardzo wykończona, że naprawdę nie miała siły na nic więcej. A już na pewno nie miała siły na spełnianie nieustających zachcianek Magdy. Magda, jej młodsza córka, w przeciwieństwie do starszej, od maleńkości sprawiała dużo problemów. Była marudna, humorzasta i potrzebowała mnóstwo uwagi. Żądała, by dać jej to czy tamto natychmiast. Zrobić to lub to właśnie w tej chwili. W innym wypadku wpadała w szał. Tupała, krzyczała i starała się zmusić wszystkich, by spełnili jej żądania. Chcę placki, mówiła na przykład.
a po pół godzinie, kiedy już były prawie gotowe, twierdziła, że zje tylko kanapki i to tylko z tym serem, który właśnie się skończył. I Aldona musiała biec do sklepu, żeby po chwili usłyszeć, że córka woli jednak szynkę. Kochała Madzię całym sercem, ale miała dość jej zachowań. Przez jakiś czas chodziła z nią nawet na jakąś dziecięcą terapię, ale ją przerwała. Bo to było jeszcze przed więzieniem i rozwodem, kiedy miała na to siły i czas. W ferworze pracy i tego całego zamieszania trochę to zaniedbała. Była zdania, że na zachowanie dziewczynki mógł mieć wpływ jej były mąż, a właściwie jego brak, i to niemal od samego początku. Był antyspołeczny, awanturował się, krzyczał i manipulował. A potem znikał na całe tygodnie, by wrócić z bukietem róż, a potem ponownie zniknąć. Gdy go zamknęli, poczuła ulgę. Szybko wzięła rozwód i postanowiła wymazać go ze swojego życia. I z życia córek. Niewiele im o nim mówiła. Sądziła, że tak będzie lepiej. Pytania Pauliny o ojca zbywała jak mogła. Twierdziła, że nie ma sensu się nad tym rozwodzić, że po co jej wiedzieć, dlaczego został skazany, że jest za młoda na szczegóły i żeby nie szukała z nim kontaktu. Choć wiedziała, że dziewczyna właśnie tego pragnie najbardziej. Zawsze, gdy nachodziły ją z tego powodu wyrzuty sumienia, obiecywała sobie, że jak już wszystko sobie poukłada, uporządkuje, to jej to wynagrodzi. Na ten moment przyjmowała wszystko takim, jakim jest. I nadmiar pracy, i problemy z Magdą. Nie narzekała. Chciała tylko trochę spokoju. A Paulina, choć matka nigdy jej się przecież nie żaliła, obserwowała, zauważała i rozumiała. I to, że mama potrzebuje trochę wyciszenia i odpoczynku. Jak i to, że Magda zręcznie jej w tym relaksie przeszkadza. Dlatego zawsze, gdy mała próbowała zakłócić jej wieczorny rytuał, który polegał na godzinnym leżeniu plackiem na kanapie, rozmasowywaniu bolących skroni i gapieniu się w sufit, zabierała ją do siebie. Zabawiała, rozśmieszała i grała w te wszystkie wymyślone przez Magdę gry. Cieszyła się, że chociaż tak może mamę odciążyć. Dziadkowie z obydwu stron mieszkali daleko. Znajomych nie miała, bo odcięli się od niej po rozstaniu z ojcem. Nie miała więc nikogo, tylko ją. Odnosiła wrażenie, że tylko ona może ją uratować. Paulina generalnie lubiła pomagać, dawać szansę, dostrzegać w ludziach to, co na pierwszy rzut oka niezauważalne. Słuchać o problemach, szukać rozwiązania, próbować naprawić ludzi i świat. Gdy już się przywiązywała, robiła to całą sobą. Oddawała relacji całą energię. Dlatego od zawsze miała w klasie grono koleżanek, ale tylko jedną przyjaciółkę. To z nią spotykała się po szkole. Z nią siedziała w ławce i to jej się zwierzała. Ale kilka miesięcy temu Ewa wyjechała. Jej rodzice przeprowadzili się za granicę i zabrali ją ze sobą tysiące kilometrów stąd. Do miejsca, w którym jej ojciec znalazł dobrą pracę. Dla Pauliny był to wielki szok. Najpierw ojciec, teraz Ewa. Robiła jednak dobrą minę do złej gry. Płakała tylko wtedy, gdy nikt nie widział. Tak było lepiej. Nie chciała zadręczać swoimi problemami matki, która i tak miała na głowie sporo swoich, znacznie poważniejszych. Dlatego nie zaprotestowała, gdy pewnego dnia zaproponowała jej zmianę szkoły. Twoja pani wychowawczyni zaczepiła mnie po wczorajszej wywiadówce. Aldona zaczęła nieśmiało, delikatnie, tak żeby jej nie wystraszyć. Jesteś bardzo dobra, masz matematyczny talent, ale w waszej szkole trochę się marnujesz. Wiadomo, mieszkamy na wsi, nie ma czego oczekiwać, ale w mieście jest szkoła, bardzo dobra szkoła. Jest doinwestowana, ma dużo lepszy poziom, rozwinięte programy zajęć pozaszkolnych. Pani mówiła, że dobrze byłoby, gdybym cię do niej przeniosła. Rok szkolny dopiero się zaczął, mogłabyś to zrobić już. Jesteś już duża, dlatego nie chcę podejmować decyzji bez ciebie. Zmiana szkoły to zawsze duży skok, ale potem zwykle jest fajnie. Nowe otoczenie, nowi nauczyciele, koleżanki. Ciągnęła. Ale jeżeli nie chcesz? Dobrze, mamo. Odpowiedziała bez zastanowienia Paulina, przerywając jej wywody. Chcę, a nawet w sumie się cieszę.
Matematyka górą, dodała z uśmiechem, uginając lekko jedno kolano i wyciągając rękę do góry, tak jak robią to cheerleaderki z amerykańskich filmów dla młodzieży. Nie miała nic do stracenia. Nic jej w starej szkole nie trzymało. Ewy już przecież nie było. Perspektywa zmian wbrew temu, co starała się udowodnić mamie i wszystkim wokół, przerażała ją. Nie mogła po nocach spać. Analizowała w te i nazad wszystkie za i przeciw. Straciła apetyt. Nerwowo odliczała dni do pierwszego dnia nowej szkoły. Miała mnóstwo nie do końca nieuzasadnionych obaw. Szósta klasa, do której miała dołączyć, powstała dawno. Była przecież ostatnią klasą przed gimnazjum. Dzieci znały się od lat. Przyjaźnie się już zawiązały. Były grupy, grupki i podgrupki. Wiedziała, że na początku będzie czuła się obco. Być może nawet nigdy nie zostanie w pełni zaakceptowana. Lubiła ludzi, ale czasem po zbyt długim kontakcie miała ochotę zniknąć. Zamknąć się w pokoju. Pisać. Nie oglądać nikogo przez kilka dni, żeby naładować baterię. By móc znowu otworzyć się na świat. W starej szkole to nie był problem. Wszyscy byli przyzwyczajeni. Ale w nowej? Wiedziała jednak, że robi to dla swojego dobra. Pierwszy dzień był więcej niż stresujący. Mama przyjechała z nią, ale już nie wchodziła do środka. Śpieszyła się do pracy. Poradzisz sobie, jesteś silna, rzuciła jej na pożegnanie, po czym pobiegła w kierunku przystanka. Paulina patrzyła, jak znika w tłumie wpychających się do autobusu ludzi, który jej zdaniem był zbyt ciasny jak na taką ich liczbę. Pomachała mamie, naiwnie licząc, że to zauważy, po czym wzięła głęboki wdech i weszła do budynku na miękkich nogach. Woźny zaprowadził ją do pokoju nauczycielskiego. Potem wszystko zabiegło się mgłą. Nauczycielka wyprowadziła ją na środek sali. Przez kilka krótkich chwil przedstawiała ją uczniom. Dla Pauliny te sekundy były jak godziny. Stała tam czerwona jak cegła i przygryzała wargę, przyjmując na siebie te wszystkie ciekawskie i oceniające spojrzenia. Gdy najgorsze minęło, podeszła do ławki wskazanej przez nauczycielkę. Usiadła obok Mikołaja, chłopaka, który podobnie jak ona miał być orłem z matematyki. Chłopak był niski i raczej krępy. Miał ciemne, gęste, mocno kręcone włosy i jeszcze ciemniejsze oczy. Wyglądał na dzieciaka z bogatego domu, bo ubrania, jakie nosił, z pewnością były markowe. Podobnie jak jego plecak i buty. Zdawał się być sympatyczny i otwarty, ale z jakiegoś powodu nie miał kolegi, który chciałby z nim siedzieć. Czy było z nim coś nie tak? Zadała sobie w myślach pytanie, które zaraz stłumiła. Powitał ją szerokim uśmiechem i od razu zachęcił do kontaktu. Powiedział dowcip o nauczycielkach w średnim wieku, który rozśmieszył ją tak, że pamięta go do dziś. Parsknęła wtedy głośnym śmiechem, zakrywając twarz dłonią. Od razu się wyluzowała. Po kilku wspólnie spędzonych przerwach wiedzieli już, że są podobni. Lubili matematykę i gry planszowe. W wolnym czasie czytali książki przygodowe i chłonęli ciekawostki ze świata zwierząt. Mikołaja interesowały przede wszystkim pszczoły. Potrafił opowiadać o nich godzinami, a ona lubiła go słuchać. Mówił o nich z taką pasją, z takim zaangażowaniem. Chwalił się, że jego dziadek ma własną pasiekę i że kiedyś jej ją pokaże. Paulina szczerze polubiła Mikołaja. Ten przebłysk niepewności co do niego, który ją naszedł w pierwszym dniu szkoły, całkowicie rozmył się przy bliższym poznaniu. Szybko zrozumiała, dlaczego nie miał kolegów. Chłopcy z klasy się z niego śmiali. Bywali złośliwi, wyrywali mu plecak i rzucali nim sobie po korytarzu. Bóg jeden wiedział, co mu szeptali, gdy podchodzili wyżebrać od niego kilka złotych. To dlatego zawsze nalegał, aby przerwy spędzać w bibliotece lub na stołówce. Czyli tam, gdzie zwykle kręcił się jakiś dorosły. Nie chcę prowokować niepotrzebnego zainteresowania, mówił wtedy. Nie martw się, taktyka działa. Jak mnie nie widzą, to ich nie wkurzam. Macocha mówi, że to z zazdrości, bo wiesz, ja mam dużo drogich ciuchów. Karolina jest zakupoholiczką, a ojciec daje jej kasę tylko wtedy, jak mówi, że kupuje coś dla mnie. W
Wtedy po raz pierwszy usłyszała o Karolinie. Mikołaj za nią nie przepadał. Zawsze gdy o niej mówił, ostentacyjnie wzdychał. Tolerował ją, bo musiał. Była w końcu dziewczyną jego ojca, ale zupełnie nie mógł się zmusić do tego, by ją polubić. Płytka i średnio inteligentna, ale ojcu najwyraźniej to nie przeszkadza. To chyba dlatego, że znają się od małego i mieli się nawet pobrać, ale mama stanęła im na drodze. Karolina mówi tylko o kosmetykach i ubraniach, a ja muszę udawać, że jej słucham, bo inaczej jęczy i skarży się ojcu, że ją ignoruje. Potem muszę słuchać kazań, a potem ją przepraszać, a tego nienawidzę. Jak tylko się wprowadziła, wyrzuciła wszystkie rzeczy po mamie, nawet jej zdjęcia, i poustawiała swoje. Na Hawajach, na Majorce, w dupiorce. Czasem z ojcem, czasem bez. Mnie na nich nie ma. W weekendy upiera się, żeby gdzieś jechać. Zawsze beze mnie. Do mnie każe wzywać opiekunkę albo wozić do dziadków. Nie to, żeby mi to przeszkadzało. Uwielbiam dziadka. Ale wiesz, czasem zwyczajnie mi smutno. Kiedy była mama, było lepiej, powiedział jej pewnego dnia. Patrzył w ziemię i nerwowo bawił się sprzączką od kurtki. Wiedziała, że powstrzymuje łzy. Nie mówił o niej zbyt dużo. Zawsze gdy zaczynał, bardzo się denerwował. Ściskał ręce w pięści tak mocno, że aż bielały mu knykcie, a twarz robiła się bordowo-czerwona. Raz nawet uderzył pięścią w taboryt tak mocno, że nauczycielka myślała, że złamał sobie rękę. Dlatego nie naciskała. Bała się i tych jego niekontrolowanych emocji, jak i wewnętrznego, niewypowiedzianego słowami bólu, który najwyraźniej mimo upływu lat wciąż bardzo go przytłaczał. Z jakiegoś powodu rozumiała go i bardzo mu współczuła. I choć na całe szczęście w całym swoim krótkim życiu nie musiała przechodzić przez aż tak ekstremalne sytuacje jak on, sama również doświadczyła straty. Została porzucona. I to nie tylko przez tatę, bo była jeszcze Ewa, a rana po niej wciąż była świeża. Dlatego poczuła, że musi Mikołajowi pomóc. Za wszelką cenę sprawić, by choć trochę poczuł się lepiej. By wiedział, że obok niego jest ktoś, kto stoi po jego stronie. Ktoś, kto nigdy go nie opuści i nie odtrąci. Jej zaangażowanie w sprawę poskutkowało, przynajmniej na to, co działo się w szkole. Bo gdy koledzy z klasy zauważyli, że ta nowa ciągle z nim gada i dobrze się przy tym bawi, postanowili odpuścić. Znaleźli sobie inny, samotny cel. Mikołaj miał wiele zalet, które działały na Paulinę jak magnes. Był bystry, inteligentny i zdawało jej się, że czyta w jej myślach. Zawsze mówił dokładnie to, co chciała słyszeć. Na każdy temat miał dokładnie takie samo zdanie. Jeśli mówiła, że lubi pierogi z serem, on od razu krzyczał z przejęciem, że on też. Mikołaj był jej wymarzonym przyjacielem. Najlepszym przyjacielem. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu nie tylko w szkole, ale i po niej. Chodzili do biblioteki. Rozwiązywali równania, przygotowując się do olimpiady, która miała się niebawem odbyć. Później Mikołaj zaczął zapraszać ją również do siebie. Jego macocha była młoda. Znacznie młodsza niż ją sobie wyobrażała i znacznie ładniejsza niż wynikałoby to z mikołajowych opowieści. Była szczupła, miała długie włosy, długie rzęsy i jeszcze dłuższe nogi. Jego ojca widziała tylko raz, przelotnie, gdy wpadł do domu po dokumenty. Nawet jej nie zauważył, choć krzyknęła mu dzień dobry. Był jak zwykle zabiegany, bo pracował jako agent nieruchomości. Mikołaj mieszkał w dużym, nowoczesnym domku na obrzeżach miasta. Miał piękny ogród, dwa duże psy, które zawsze głośno szczekały na jej widok. I przytulny pokój, w którym stały dwa regały pełne książek. Najnowszej generacji komputer i super miękkie łóżko. Kładli się na nim często i wymyślali historie. O tym, kim będą w przyszłości. O marzeniach i planach, o matematycznych olimpiadach. I o dziadkach Mikołaja. Dziadkowie Mikołaja mieszkali na wsi, w sumie całkiem niedaleko jej domu. Dlatego gdy nadeszły ich pierwsze wspólne wakacje, chłopak namówił ją, by go odwiedziła. Mój dziadek cię przywiezie i odwiezie. Zadzwoni do twojej mamy i ją przekona. Już z nim o tym gadałem. Mówię ci, on jest super. Ma takie super ubrania dla pszczelarzy.
Musisz, po prostu musisz zobaczyć moją pasiekę. Mówił z przejęciem, a ona cieszyła się, że będzie mogła zapoznać się z jego największymi miłościami. Dziadkiem i pszczołami. Dziadek Mikołaja był wielki. Wyglądał zupełnie jak święty Mikołaj z popularnych filmów i świątecznych pocztówek. I być może to właśnie to, jak wyglądał, zainspirowało jego rodziców do wyboru tego, a nie innego imienia. Gdy przyjechała, siedział na wielkim jak on sam bujanym fotelu. Pykał staromodną fajką i grał na akordeonie. Babcia Zosia krzątała się po kuchni. Podśpiewywała sobie pod nosem, słuchając występu męża i przygotowywała kanapki. Z miodem, rzecz jasna. Mikołaj go uwielbiał. Siadajcie, kochani. Wyśpiewała na przywitanie, wskazując im drewniane, żłobione krzesła przy ciężkim, dębowym stole. Dom wyglądał bajecznie. Paulina usiadła i niczym w transie wpatrywała się w otoczenie. Nie mogła oderwać oczu od religijnych obrazów zawieszonych na ścianach. Glinianych garnków i wypełnionych polnymi kwiatami waz z tego samego tworzywa. Wsłuchiwała się w rytmiczną melodię, którą wygrywał dziadek. W wysoki kobiecy głos, który jej wtórował. I w słowa, w innym języku, których nie rozumiała. Wciągała nosem mieszaninę wiejskich zapachów. Świeżego chleba, słodkiego miodu, owocowych dżemów i kwiatów. Miki dużo nam o tobie mówił, Paulinko. Cieszymy się, że do nas przyjechałaś. Wyrwał ją z hipnotycznego stanu dziadek, który przestał już grać, bo babcia położyła na stole talerz z kanapkami. Jesteś jeszcze ładniejsza niż słyszeliśmy, dodał, a Paulina zaczerwieniła się mimowoli. Mam nadzieję, że nie pójdziecie do pasieki, powiedziała babcia, gdy już zjedli. Nie no, coś ty, wiem, że nie mogę. Zaprowadzę ją nad rzeczkę i do sadu z jabłkami. Pokażę moją ulubioną miejscówkę przy lasku. Będziemy na kolację. Rzucił i pociągnął Paulinę za rękę. Paulina poczuła lekkie zmieszanie. Jak to? Nie pójdziemy do pasieki? Przecież po to tu przyjechała. Miał jej pokazać strój pszczelarza. Pokazać te ramki, poidełka i podkurzacze, o których ciągle opowiadał. Miał jej pokazać, jak to wszystko wygląda od wewnątrz. A teraz co? Oszukał ją? Po co? Już miała coś powiedzieć, ale zanim zdążyła coś z siebie wykrztusić, Mikołaj ją ubiegł. Wiesz, Paulina, babcia mówiła o tej pasiece, żebyśmy tam nie szli. Bo ja nie mogę tam chodzić. Bo ja mam alergię. Bardzo silną alergię na jad pszczeli. Powiedział, po czym westchnął i wziął głęboki oddech. Ani tata, ani babcia nie pozwalają mi się do uli zbliżać, ale dziadek przymyka na to oko. Wie, że kocham pszczoły tak samo jak on i chcę, żebym był z nimi blisko. Ale nigdy sam, tylko z nim. Zresztą wiesz, on ma w pokoju jakieś leki w razie gdyby jakaś mnie jednak dopadła. Mówi, że najważniejsze jest podejście. Szczelny strój, czapka z siateczką, którą mam nosić zawsze, gdy wychodzę na dwór. Żadnych słodkich napojów na ogródku. Jakieś spreje odstraszające. Wiesz, takie bzdety. Wymykamy się do pasieki w pełnym stroju pszczelarza dopiero jak babcia jedzie do miasta. Bo wiesz, ona by się strasznie wściekła. I powiedziała tacie, a to byłby Armagedon. Moja mama też zawsze się o to wściekała. Kontynuował. Jeszcze bardziej niż babcia. Najpierw tylko gadała, że to niebezpieczne, że po co dziadkowi te ule, skoro może sobie kupić miód od sąsiadów. Ale jak mnie raz jedna ugryzła i wylądowałem w szpitalu, to wpadła w furię. Nie chciała mnie do dziadków puszczać. Tata cały czas stał po stronie mamy i kłócił się z ojcem. Ale dziadek za nic w świecie nie chciał zrezygnować z pszczół, bo przecież były całym jego światem. Potem, gdy mama miała wypadek, babcia zabrała mnie na wieś. Z tatą było kiepsko. Cały czas płakał, nie chodził do pracy. Ale po jakimś czasie mu przeszło i po mnie przyjechał. Babcia była w ogrodzie, a ja pewnie myśleli, że jestem na górze, że oglądam bajki albo się bawię. Ale ja byłem obok. Siedziałem sobie w kącie i wyglądałem przez okno. Nie zauważyli mnie. Tato był bardzo wkurzony. Powiedział, że przyjechał do domu ostatni raz, bo nie chce już dziadka więcej widzieć. Bo uważa, że to przez dziadka mamie odpadło koło, bo jej zerwał gwint od śruby.
Ponoć była u niego przed wypadkiem, żeby go przekonać, żeby pozbył się pszczół. Ale ja w to nie wierzę. Dziadek jest dobry. Nigdy by nic takiego nie zrobił. Tata mi opowiadał, że dziadek nigdy nie lubił mojej mamy. Wolał Karolina. Mieszkała niedaleko i od zawsze była częścią rodziny. Przychodziła pomagać i dziadek chciał, żeby ojciec się z nią ożenił. Ale na studiach poznał mamę. Nie widziałem później dziadków przez jakiś czas. Dopiero Karolina przekonała tatę, żeby pozwolił mi przyjeżdżać. On dalej nie gada z dziadkiem, nawet w święta. Dzwoni tylko do babci. Powiedział i zaraz zmienił temat. Dziadek obiecał mi, że jutro jak babcia pojedzie do lekarza, pokaże nam całą pasiekę. Tylko mamy być cicho i nic jej nie mówić. Wyszeptał z radosnym uśmiechem i ostentacyjnie położył na ustach wskazujący palec. Teraz pokażę ci równie fajne miejsce. Powiedział, po czym złapał ją za rękę i pociągnął w stronę lasu. Te kilka dni razem bardzo zbliżyły ich do siebie. Ganiali się po polanach i lesie, karmili króliki sąsiadów. Spędzali czas nad malowniczą rzeczką, w której maczali nogi, a czasem, gdy temperatura powietrza niebezpiecznie wzrastała, wchodzili po pas i taplali się w ciepłej wodzie. Wykradali dziadkom ze spiżarni słoiki z miodem i zajadali się nimi palcami. A gdy słodki przysmak się kończył, wręcz całymi rękami wygrzebywali resztki ze ścianek. Dogadywali się świetnie i dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Będąc razem, zapominali o problemach, o wszystkim tym, co ich otacza. Ich przyjaźń rozkwitała. Poszli do tego samego gimnazjum, a następnie liceum. Wciąż siedzieli w jednej ławce, spotykali się po szkole i razem przygotowywali do olimpiad. W pewnym momencie coś się jednak zmieniło. Paulina zaczęła dojrzewać. Już na początku liceum dostrzegła, że oglądają się za nią chłopcy. I ze zdziwieniem zdała sobie sprawę, że ona za nimi też. I to w zupełnie nowy, nieznany dla siebie sposób. Niemal z dnia na dzień zaczęła bardziej przejmować się swoim wyglądem. Prostować włosy, malować rzęsy, używać szminki. Namówiła nawet mamę na rajd po centrum handlowym i nowe ciuchy. Obserwowała szkolne koleżanki i próbowała się do nich upodobnić. W trakcie jednej z przerw, gdy jak zwykle siedziała pod klasą z Mikołajem, ujrzała jego. Dawid chodził do klasy wyżej i był kapitanem szkolnej drużyny siatkarskiej. Wysoki, dobrze zbudowany. Miał przeszywające na wskroś błękitne oczy i jasne, lekko falowane włosy. Ubierał się modnie, ale bez przesady. Wyglądał bardziej jak mężczyzna niż chłopiec. Tak dojrzale i męsko. Przypominał Paulinie pewnego aktora z filmu dla nastolatków z lat 90. o jakiejś szarej myszce, z której grupka kumpli robiła królową studniówki. Ale za żadne skarby świata nie mogła sobie przypomnieć ani tytułu filmu, ani tym bardziej jego imienia. Na lekcjach rysowała w zeszycie serduszka. W rogach kartki wypisywała jego imię. Wypatrywała jego oczu wszędzie. Spacerowała po korytarzu i zaglądała na stołówkę. A gdy przechodził obok, wzdychała i posyłała mu rozmarzone spojrzenia. Pragnęła, by ją zauważył. Choć jak dotąd stroniła od szkolnych imprez, przychodziła na wszystkie potańcówki, licząc na to, że będzie tam również Dawid. A żeby jeszcze bardziej podnieść swoje szanse w walce o serce chłopaka, zapisała się na SKS. Wiedziała, że nie opuszcza żadnych zajęć i że jeżeli mają się poznać, to jest to najlepsze ku temu miejsce. I nie myliła się. Uważaj! Paulina co prawda usłyszała głos, ale nie zdążyła zareagować. Piłka uderzyła ją prosto w nos. Dziewczyna zachwiała się lekko, po czym upadła na ziemię. Gdy złapała za obolałe miejsce, poczuła lepką, ciepłą ciecz. Nic ci nie jest? Przepraszam, nie chciałem! Krzyknął Dawid. Na dźwięk jego głosu podniosła głowę. O nie, musimy iść do pielęgniarki. Wstawaj! Powiedział i złapał ją za ręce, by pomóc jej wstać. Nic mi nie jest. Nic się przecież wielkiego nie stało. Zrośnie się. Wydusiła, siląc się przy tym na uroczy uśmiech, choć dobrze wiedziała, że musi to wyglądać komicznie. Okoliczności zapoznania się z Dawidem były może nieco nieszczęsne i dziwaczne, ale Paulina była niesamowicie szczęśliwa.
Tym bardziej, że chłopak następnego dnia powiedział jej na korytarzu cześć i zapytał, co robi po szkole. W ramach przeprosin zaprosił ją do kina. I tak się zaczęło. Jak w filmie. I wszyscy byliby jak w filmie szczęśliwi, gdyby nie Mikołaj. Chłopak z zaniepokojeniem obserwował przemianę Pauliny. Sceptycznie patrzył na nowe ubrania, inną fryzurę i mizdrzące uśmiechy, które posyłała w stronę chłopców. Myślał, że jej przejdzie, że to może zmiana szkoły tak na nią wpłynęła. Ale gdy zauważył w zeszycie miłosne wyznania, które starała się przed nim ukryć zawsze, kiedy próbował zajrzeć jej przez ramię, zrozumiał. Miał konkurenta. O co chodzi z tym Dawidem? Zapytał ją któregoś dnia. Jak może ci się taki ćwok podobać? Przecież to dureń, burak, idiota jakich mało. Grać w siatkę to może umie, ale jak każdy sportowiec to głupek. Całki to dla niego czarna magia. Słyszałem, że w tamtym roku miał zagrożenie z matmy i ledwo zdał. Zresztą ponoć to niezły babiarz. Przesadzasz. Przerwała mu nieco zawstydzona i poirytowana Paulina. Nie każdy lubi matmę. Bez przesady. Jest fajny. Lubię go, ale to nic poważnego przecież. To tylko kolega. Powiedziała, wiedząc, że kłamie. Bała się, że zrani jego uczucia. Że poczuje się odtrącony. Znała go bardzo dobrze. Wiedziała, jak reaguje i nie chciała go rozzłościć. Zresztą sama jeszcze do końca nie wiedziała, co do Dawida czuje. Może rzeczywiście to tylko przelotna miłostka i nie było powodu, by stresować Mikołaja? Mikołaj jednak nie odpuścił. Nie było dnia, w którym nie poruszyłby tematu Dawida. Nie oczernił go albo nie wyśmiał. Ale ona puszczała to wszystko mimo uszu. Chciała mu powiedzieć stop, ale z jakiegoś powodu nie potrafiła. Widywała się z Dawidem po kryjomu. W te dni, w które Mikołaj od razu po lekcjach jechał na angielski. W domu rozmawiali na GG. Nigdy nie mówiła Dawidowi o Mikołaju. A przy Mikołaju ani słowem nie wspominała o Dawidzie. Uznała, że tak będzie łatwiej. Pewnego dnia Dawid zaprosił ją na mecz siatkówki, w którym miał brać udział, a ona z radością się zgodziła. Problem w tym, że zupełnie zapomniała o tym, że Mikołaj zaprosił ją tego dnia do siebie, by porozwiązywali zadania z matmy. Choć było to dla niej ciężkie, musiała wybierać. Mikołaj, wiesz co, nie będę mogła przyjść w sobotę. Przyjdę za tydzień, okej? Do konkursu jeszcze dużo czasu, zaczęła. Dlaczego? Zapytał podejrzliwie, patrząc jej w oczy. No, mam inne plany. Umówiłam się z kimś. Z kim? Zapytał i spojrzał na nią zimno. Z Dawidem. Odpowiadaj. Krzyknął, a ona się wzdrygnęła. Nie odpowiedziała. Wiedziała, że nie musi, bo on doskonale wie. Tylko on się dla ciebie liczy. Nikt inny. Złapał ją za rękę i przyciągnął do siebie. Przecież jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Zawsze tak mówiłaś, prawda? Już nie jesteśmy? On jest ważniejszy? Krzyknął, po czym wypuścił ją z uścisku. Kucnął i schował twarz w dłonie. Załkał, a jej pękło serce. Podeszła do niego i przytuliła go. Nie pójdę. Słyszysz, przyjdę do ciebie. Wcale mi na nim nie zależy, powiedziała. Ale nie reaguj tak, proszę. Nie możesz tak robić. Nie możesz żądać, żebym przestała się spotykać z innymi ludźmi. Jesteśmy i zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi, ale ja mam prawo do własnego życia. Mówiąc to, cała się trzęsła. Bała się. Widziała, jak Mikołaj zaciskał pięści, mówiąc o ojcu. Teraz tak samo robił, gdy mówił o Dawidzie. Nie poszła na mecz. Powiedziała Dawidowi, że musi zostać z siostrą w domu. Nie chciała kłamać, ale wiedziała, że nie ma wyjścia. Przy Mikołaju udawała, że wszystko jest okej, ale w głębi ducha odczuwała coraz większy lęk. Widziała, jak ją obserwuje, jak wodzi za nią wzrokiem na korytarzu. Próbuje zaglądać przez ramię, gdy odbiera SMS. Wychodząc po kryjomu z Dawidem, obracała się kilka razy, by sprawdzić, czy go nie ma. Ze zdenerwowaniem odbierała od niego telefon, udając, że jest w domu lub z siostrą na spacerze. Wciąż nie miała odwagi powiedzieć mu przestań. Dawid nie wiedział, co łączy Paulinę z Mikołajem. Dlatego, gdy ten któregoś dnia zagadnął do niego przyjacielsko, zupełnie nie wyczuł manipulacji.
Słyszałem, że zadajesz się z Paulą z mojej klasy. Mikołaj zaczął tajemniczo. Mam dla ciebie dobrą radę. Nie wierz we wszystko, co ona ci mówi, bo niby wiesz, taka w tobie zakochana, a mi mówi co innego. Lepiej dla ciebie, jak będziesz się od niej trzymał z daleka. Powiedział, jak gdyby nigdy nic, wyszedł z szatni, zostawiając Dawida w osłupieniu. Trudno stwierdzić, co sobie wtedy Dawid myślał. Czy uwierzył, czy nie, ale wątpliwości w jego głowie najwyraźniej zostały, bo z jakiegoś powodu zaczął się z relacji z Pauliną wycofywać. Mikołaj natomiast z triumfem obserwował, jak dziewczyna miota się w zdezorientowaniu. Oczekuje na SMS-y, które nie przychodzą. Jak martwi się, dlaczego Dawid nie zatrzymuje się przy niej na korytarzu. Mówiąc tylko krótkie cześć. Pogadamy później i znikając w toalecie. Paulina była zrozpaczona, a Mikołaj się cieszył. Jednocześnie próbował jeszcze bardziej upokorzyć Dawida w oczach szkoły. I co jasne, w oczach Pauliny. Zakradł się do szatni i pociął mu nową kurtkę, którą chłopak dostał na urodziny. Wiedział, że będzie musiał chodzić w pocerowanej, bo jego rodziców nie stać na nową. Wykorzystał też zaufanie matematyka, mówiąc mu, że skądinąd wie, że Dawid ściąga na klasówkach i powinno się go mocno przemaglować przy tablicy. Oczywiście nikt nie łączył z tymi wszystkimi dziwnymi wydarzeniami Mikołaja. Dawid tymczasem popadał w coraz większą desperację. Był na siebie zły, że się zakochał. Zły, że ktoś zniszczył mu kurtkę, o której marzył od zeszłego roku. Zły, że na domiar złego gość od matmy się na niego uwziął. Matematyka od zawsze była jego koszmarem. I o ile całkiem nieźle radził sobie w sporcie i przedmiotach humanistycznych, za nic w świecie nie mógł przez nią przebrnąć. W ciągu ostatniego tygodnia znowu dostał kilka jedynek, co wprawiło go w jeszcze gorszy nastrój. Bał się powiedzieć rodzicom o kolejnym zagrożeniu. Nie chciał, by mama znowu musiała zostawać po godzinach, by załatwić mu jakiegoś studenta od korków. Dlatego, gdy któregoś dnia podbiegła do niego Paulina i powiedziała, że wie o jego złych stopniach i pomoże mu w nauce, zgodził się mimo wszelkich obaw. Plan Mikołaja przeniósł więc odwrotny do zamierzonego skutek. Zamiast parę rozdzielić, zbliżył ich do siebie jeszcze bardziej. Paulina była więcej niż tylko szczęśliwa. Miała nadzieję, że między nią a Dawidem wszystko się jeszcze ułoży. A chwilowy dystans z jego strony był tylko jakimś głupim nieporozumieniem. Wszystko stało się jasne niedługo potem. Przyjaźnisz się z tym Mikołajem, prawda? Zapytał któregoś dnia Dawid, gdy tłumaczyła mu kolejne matematyczne zagadnienia. Tak, właściwie od dziecka. Poznaliśmy się jeszcze w podstawówce. Aha, powiedział Dawid, mocno wciągając powietrze. O co chodzi? Zapytała podejrzliwie Paulina. Powiedział mi jakiś czas temu, że ty to wszystko udajesz. No wiesz, że masz mnie gdzieś, a za plecami mnie obgadujesz i się ze mnie naśmiewasz. Ja wszystko rozumiem. Przecież wiem, że nie jestem super bogaty jak on i nie najlepiej mi idzie w nauce. Ale zawahał się. Ja się chciałem tylko zapytać dlaczego. Powiedział smutno. Co ci powiedział? Paulina poderwała się na równe nogi. To wszystko jakieś bzdury, kłamstwa. Nic z tego nie rozumiem. To znaczy, tak, powiedziałam mu kiedyś, że jesteś tylko kolegą i nic więcej. Bo wywierał na mnie straszną presję i powiedziałam tak, żeby dał mi spokój. Ale wcale nie miałam tego na myśli. To on mi ciągle na ciebie gadał, to jaki jesteś głupi i do mnie nie pasujesz. Jezu, on chciał nas skłócić, bo ja naprawdę cię lubię. Nawet chyba więcej niż lubię. Powiedziała, a w jej oczach pojawiły się łzy. Nie wybaczę mu tego. Pogadam z nim. Nie, to ja z nim pogadam. Krzyknął wściekły Dawid. Dawid, nie, tak nie wolno. Ja to załatwię. Najważniejsze, że wiem już jaki jest. Paulina była na Mikołaja wściekła. Przejrzała na oczy. Domyślała się, że chłopak stoi za wszystkimi innymi przykrymi incydentami, które w ostatnim czasie spotkały Dawida, ale nie chciała tego mówić głośno. Zastanawiała się, czy podjąć jakąś rozmowę, bo wiedziała, że chłopak zaraz będzie odwracał kota ogonem. Kombinował i przekonywał ją do swoich racji, a ona miała już tego dość. Zbyt długo ją zwodził. Zbyt wiele razy tłumaczyła jego chore zachowania trudnym dzieciństwem. Wobec tego postanowiła się odciąć. Nie odbierała od niego telefonów,
Bez słowa wytłumaczenia zmieniła ławkę. Ignorowała wszelkie próby kontaktu. Wyrzucała karteczki, które zostawiał jej na ławce. Czekoladowe cukierki serduszka, które podrzucał jej do plecaka. Gdy przyjeżdżał z dziadkiem pod jej dom, udawała, że jej nie ma. Prosiła siostrę, by mówiła, że jest na zakupach. Pojechała do miasta z mamą i takie tam. Po jakimś czasie Mikołaj z dnia na dzień przestał ją nachodzić i nagabywać. Wydawało się, że zrozumiał swój błąd. Po kilku dniach spokoju podszedł do niej na przerwie, a ona nie uciekła. Postanowiła go wysłuchać. Za wszystko przeprosił. Za kłamstwa, za zniszczenie Dawidowi kurtki, za zmanipulowanie faceta od matmy. Powiedział, że nie wie, co go opętało, że nie panował nad sobą, że zrobił to z głupiej zazdrości. Ale żałuje i wcale nie oczekuje, że znowu będą blisko. Paulina przyjęła przeprosiny z ulgą. Nie lubiła niepozamykanych spraw. I gdy myślała, że teraz wszystko wróci do normy, w jej życiu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zaczęło się od głuchych telefonów i dziwnych SMS-ów z nieznanych numerów, które dostawała niemal codziennie. Co zatrważające, uporczywe dzwonienie rozbrzmiewało zwykle w dość intymnych sytuacjach z Dawidem. Na przykład wtedy, gdy się całowali, gdy łapali się za ręce, wychodząc razem ze szkoły. Potem sygnały zaczęły przychodzić także na jej telefon domowy. Pewnego dnia Paulina zauważyła, że ktoś pozmieniał jej hasła na poczcie i Facebooku. A gdy założyła nowe konto, stało się to znowu. W plecaku znalazła robaki. Zaczęła się bać i w efekcie postanowiła powiedzieć o wszystkim mamie. Opowiedziała o telefonach i robakach, ale ona to zbagatelizowała. Stwierdziła, że larwy zalęgły się pewnie w starej kanapce, bo często zdarza jej się nosić je po kilka dni. A głuche telefony się zdarzają każdemu. Być może jakieś dzieciaki natrafiły na jej numer i robiły sobie z niej żarty. Po tym jak nie otrzymała pomocy i wsparcia, Paulina zaczęła poddawać w wątpliwość swoje zdrowie psychiczne. Zaczęła mieć poczucie, że jest przewrażliwiona. Ma jakąś paranoję, że coś sobie wmawia, że szuka dziury w całym. Bo przecież wcale nie musiało być tak, jak myślała. Przecież na stronie Facebooka i poczty mogły być jakieś awarie. Stąd zmiany hasła. Ktoś mógł pomylić jej numer telefonu z innym. Robaki rzeczywiście mogły być od kanapki. A może, co pojawiło się w jej głowie zupełnie na końcu? To dzwonił tato. Zdobył jakoś jej numer, tylko tchórzył zawsze, gdy odbierała. Paulina miała w głowie istny mętlik, ale nie zdecydowała się ponownie mówić o swoich przemyśleniach mamie. Nie chciała, żeby ją wyśmiała. Zawsze mówiła, że ojciec był niedojrzały i miał ich gdzieś. Pomocy zaczęła szukać u Dawida. Wspólnie doszli do wniosku, że z psychiką Pauliny wszystko w porządku. Że to nie może być zwykły zbieg okoliczności, a za wszystkim musi stać Mikołaj. W końcu miał do niej żal. Nie akceptował jej związku z Dawidem. Wściekł się, gdy zerwała z nim kontakt, bo wyszły na jaw wszystkie jego matactwa i kłamstwa. Z pewnością był zdolny do strasznych czynów. To on pociął Dawidowi kurtkę. To on nastawił przeciwko niemu matematyka. Mógł więc także zmieniać hasła, śledzić i nękać telefonami. Dziewczyna zdecydowała się skonfrontować ze wszystkimi podejrzeniami Mikołaja. Po lekcjach pojechała do jego domu. Otworzyła jej Karolina i zaprosiła do środka. Mikołaja nie było. Był na angielskim. Miał wrócić niebawem. Chciała na niego poczekać w jego pokoju. Na biurku zobaczyła zdjęcie jego mamy. Zdziwiła się, bo nigdy wcześniej tam nie stało. Nie wiedzieć czemu wzięła ramkę w ręce. Przekręciła ją. Z tyłu ujrzała swoją twarz. Jej zdjęcie było przyklejone czerwoną taśmą. W tym momencie do pokoju weszła Karolina. Paula, dzwonił do mnie Wojtek. Mikołaja zabierają na weekend dziadkowie. Dzieciak zapomniał mu powiedzieć, że się umówił z dziadkiem w centrum i są w drodze. Tak się składa, że wybieram się do rodziców. Podrzucić cię do niego? Nie będziesz musiała jechać autobusem. Dziękuję, super, powiedziała Paulina, mocno ściskając za plecami ramkę. To posiedź tu chwilę, ja się przygotuję i jedziemy. Rzuciła i wyszła z pokoju. Korzystając z chwili samotności, Paulina otworzyła laptopa leżącego na kanapie. Wpisała hasło. Było to samo co wcześniej. Nie zmienił go.
Zaczęła przeglądać pulpit. Matematyka, zadania, olimpiada. W prawym górnym rogu znajdował się folder zupełnie inny od reszty. Podpisany jako albo ja, albo nikt. Trzęsącą się dłonią kliknęła w kwadracik. Na ekranie zobaczyła swoje zdjęcia i zdjęcia Dawida. Zrozumiała, że wtedy, kiedy czuła, że ktoś ją śledzi. Ktoś ją śledził naprawdę. I to ktoś, komu przez wiele lat ufała. Kto był jej najlepszym przyjacielem. Na dźwięk obcasów zamknęła klapę komputera i zeszła na dół. Prawie nie odzywając się do Karoliny, dojechała na miejsce. Podziękowała i ruszyła w stronę drewnianego domku dziadków. Mikołaj trochę się zdziwił na jej widok. Bez słowa wziął ją za rękę i poprowadził do ogrodu. Szli kilka minut w ciszy. Wiem, że to ty. Byłam w twoim pokoju, powiedziała Paulina. Wiem, że wiesz. Przecież nie jesteś taka głupia. To znaczy jesteś, ale nie aż tak głupia, żebyś mnie dobrze zrozumiała. Był mocno zdenerwowany, ale z każdą minutą denerwował się jeszcze bardziej. Wybrałaś tego głupka. Okłamywałaś mnie. Mówiłaś, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Czy nie może być jak dawniej? Zatrzymał się i spojrzał jej w oczy. Z przerażeniem zauważyła, że dotarli do pasieki, a nie mieli na sobie ochronnych strojów. Czy nie może być jak dawniej? Przesylabizował z rosnącą złością w głosie. Czy nie możemy znowu chodzić nad rzekę? Jeść miód? Być tylko we dwoje? Upadł przed nią na kolana. Powiedz, nie możemy. Mikołaj, proszę, powiedziała drżącym głosem Paulina. Proszę, uspokój się, odpuść. Albo ja, albo nikt, powiedział i poderwał się z miejsca. Chwycił za drewniany kołek i uniósł go wysoko nad głową. Zamachnął się, ale po chwili go odrzucił. Zaczął biec w kierunku pasieki. Kopnął w ul, potem w następny. Zaciśniętymi pięściami z wściekłością uderzał w drewniane domki. Słyszysz, albo ja, albo nikt, krzyknął, po czym zaczął zrywać z siebie ubranie. Paulina stała jak wryta. Bez ruchu patrzyła, jak obsiadają go pszczoły i nie wiedziała, co zrobić. Ocknęła się po kilku sekundach. Płacząc, ruszyła w kierunku domu dziadków, wzywając pomocy. Po kilku dniach dowiedziała się, że Mikołaj jest w śpiączce. Wiedziała, że po jakimś czasie się wybudził, ale nie chciała znać jego losów. Postanowiła całkowicie zamknąć ten rozdział. Poszła na terapię. Zmieniła szkołę i wyprowadziła się do innego miasta. Przestała też pisać pamiętnik, który dokładnie schowała, by nie przypominał jej o złych chwilach. Choć minęło już kilka lat, wciąż ma problemy ze snem. Bo gdy rozum śpi, budzą się demony. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej przejmującej historii. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ten odcinek powstał. Pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.